coś zdanie o mnie. To znaczy, mógłbyś to rozwinąć troszkę? No nie wiem, jak ci to określić, no każdy ma... No widzisz, no jak nawet nie potrafisz powiedzieć czegoś takiego, to świadczy tylko o jednym, że się nie mylę, że to jednak było E, nie A. Samogłoska, no, prawda? Wejdź sobie na Instagrama, są zdjęcia z wojska, także nie ma problemu. No ale to i tak dalej, to nie mówimy o tobie, nie o tym, co postujesz w internecie. Skoro mówisz mi, że inny jesteś w prawdziwym życiu, a tutaj mogę na Instagramie pokazać książeczkę wojskową, kategorię A i także tego. Jak... No ale to każdy chyba może zretuszować, pamięcie, wszystko wrzucić, wiesz jak jest. Nie, ja byłem we wojsku i nawet ci powiem, że po kilku latach pierwszy raz wracam do Torunia, bo we wojsku byłem w Toruniu. Słuchaj, to wiesz co, to może zróbmy w ten sposób, że dla bezpieczeństwa, wiesz, całej federacji, ty też Tomka, weź ty wrzuć tam może jakieś zaświadczenie o tym, że faktycznie nie jesteś osobą jakąś chorą, niepełnosprawną czy upośledzoną. Miłość, słuchaj, nie jest. Mamy wszystkie niezbędne badania wykonane. Bagieta nie ma żadnych upośledzeń, które sugerujesz, więc no... Możesz mu tutaj zarzucać, ale będzie to nieprawda. Z tego, co się orientuję, dzwonisz ze Szczecina. Ja się pytam, więc... ja tam nikomu nie chcę zarzucać, ale wiesz, po tym, co sobą reprezentuję, to jest zupełnie co innego niż mówią papiery. Dlatego zapewne dzwonisz ze Szczecina, dzwonisz na pewno ze Szczecina, to jesteś pewnie z obozu Tomka Olejnika. Nie, ja nawet go nie znam, ja nawet nie wiem, kto to jest. Ja oglądam to dla bagiety właśnie. Słuchaj, panie kolego, powiem ci tylko jedno zdanie. Ten świat jest tak, kurde, spierdolony, że nawet w radiu dzisiaj słyszałem, że jakiś dziadek małe dziecko nożem zabił.